Rozwiąż równanie względem y i sprawdź rozwiązanie. A nasze równanie to 20 minus 7y równa się 6y minus 6. Niewiadoma y występuje po obu stronach równania. Jak zwykle w takiej sytuacji chcemy, aby ona występowała tylko po jednej stronie. Więc po lewej stronie mamy minus 7y, po prawej mamy 6y. Jeżeli do obu stron dodamy 7y, to niewiadoma y zniknie z lewej strony równania. A więc dodajmy do obu stron 7y. W ten sposób po lewej stronie równania zostaje nam 20 minus 7y plus 7y, czyli y się redukuje i zostaje nam 20, a po prawej stronie mamy 6y plus 7y, czyli 13y minus 6. Tak, teraz jeżeli do obu stron dodamy 6, to po prawej stronie zostanie nam wyłącznie y, czyli dodajemy do obu stron 6. W ten sposób po lewej stronie mamy 26, a po prawej mamy minus 6 plus 6, czyli 0, zostaje nam 13y. No i ostatni krok. Dzielimy obie strony przez 13. W ten sposób po prawej stronie zostaje nam 13 i 13 się skraca, czyli zostaje nam y, a po lewej stronie 26 podzielić przez 13, czyli 2. Czyli y równa się 2 jest rozwiązaniem naszego równania. No, może sprawdźmy jeszcze rozwiązanie. Czyli nasze równanie mówi tak. Lewa strona naszego równania to jest 20 minus 7y, czyli 20 minus 7 razy 2. Zatem mamy 20 minus 14, co daje nam 6. Z kolei prawa strona równania 6y minus 6, co jest 6 razy 2 minus 6, czyli 12 minus 6, co również daje 6. A więc widzimy, że y równe 2 rzeczywiście jest rozwiązaniem naszego równania. Rozwiązując w ten sposób, zredukowaliśmy y z lewej strony. Oczywiście moglibyśmy postępować inaczej i pozbyć się y z prawej strony równania. Spróbujmy teraz tej drogi rozwiązania, czyli przepiszmy nasze równanie jeszcze raz. 20 minus 7y równa się 6y minus 6. I teraz, żeby się pozbyć y z prawej strony równania, musimy odjąć 6y, czyli odejmujemy 6y z lewej i z prawej strony równania. W ten sposób po lewej stronie równania mamy 20 minus 13y, a po prawej zostaje nam minus 6. Teraz od obu stron musimy odjąć 20. I po lewej stronie zostaje nam minus 13y równa się minus 6 minus 20, czyli minus 26. Porównajmy to z tym, co tu otrzymaliśmy. Tutaj 26 równa się 13y, a teraz mamy równanie minus 13y równa się minus 26. Więc oczywiście tym razem musimy podzielić obie strony przez minus 13. Czyli dzielimy obie strony tego równania przez minus 13. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam minus 13 podzielić przez minus 13, czyli y, a po prawej stronie zostaje nam minus 26 podzielić przez minus 13, czyli 2. A więc
tak jak poprzednio, wyszło nam, że y równe 2 jest rozwiązaniem tego równania, co oczywiście wcześniej wiedzieliśmy, ponieważ rozwiązaliśmy to tutaj i sprawdziliśmy rozwiązanie. A więc obie te drogi są tak samo poprawne. Różnica jest taka, że tutaj w ten sposób postępując otrzymujemy y z dodatnim współczynnikiem, prawda? 13y równa się 26, a tutaj postępując w ten sposób otrzymujemy y z ujemnym współczynnikiem, minus 13 równa się minus 26. No ale to oczywiście nie ma większego znaczenia, po prostu tutaj musimy podzielić przez liczbę ujemną minus 13 i otrzymujemy ten sam wynik, y równa się 2.